Kiedy przeczytałam tekst Ewangelii, to najbardziej trafił do mnie zwrot „czuwajcie”. Pomyślałam sobie wtedy, jak piękniejsze byłoby to nasze czuwanie, gdybyśmy oczekiwali przyjścia Pana jak spotkania z najlepszym przyjacielem, a nie jak wizyty królowej Anglii. Jezus przyszedł na świat w stajence, pośród bydła i siana. I często brakuje mi tej świadomości, że gdyby przyszło mi się spotkać z Jezusem w wigilijny wieczór przy moim stole, On nie zwróciłby uwagi na to, czy na tym stole na pewno znajduje się 12 potraw, albo czy pod choinką czekają zapakowane prezenty. On nie zwróciłby uwagi na całą otoczkę świąt. On spojrzałby na mnie, na stan mojego serca, na to, czy i jak przygotowałam się na Jego przyjście. I chcę, żeby właśnie ta myśl prowadziła mnie przez cały czas Adwentu, który właśnie rozpoczynamy, przez cały czas oczekiwania na przyjście Pana.